Hej, witajcie panowie na moim kanale. Dzisiaj podsumowanie miesiąca, czyli ulubieńcy. Dziewczyny dzisiaj będą same perełki, a uwierzcie mi, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to tutaj naprawdę są specjaliści w swojej specjalizacji, czyli dbaniu o nas, rozpieszczaniu, wygładzaniu, liftingowaniu, także będzie też dużo promocji, ponieważ przygotowałam dla was kod rabatowy do Paisy Club, przygotowałam dla was kod rabatowy do La Rose i wiele innych bardzo fajnych ciekawostek i przede wszystkim niespodzianek, no bo ruszamy już z takimi świątecznymi klimatami i będziemy się mocno rozpieszczać, dziewczyny, tutaj nie ma co odpuszczać, także korzystamy, rozpieszczamy się, a później w styczniu będzie oddech. No i znowu machina ruszy, bo będą walentynki, dzień kobiet, no i znowu rozpieszczanie się, no takie dziewczyny mamy życie. No i myślę, że jest bardzo przez to przyjemne, także dzisiaj wam uprzyjemnię na pewno tymi kodami i przede wszystkim polecajkami pielęgnację, no i samopoczucie, także dziewczyny, zaczniemy luksusowo i muszę wam powiedzieć, że to wcale nie będą puste słowa, ponieważ jedwab, myślę, że coraz częściej jest takim produktem, który wybieramy podczas spania, nosimy bardzo często, jeżeli chodzi o ubrania. No i wam powiem, jakie ma zastosowanie w pielęgnacji, to jest bardzo ważne, bo porównując z taką zwykłą bawełnianą poszewką, jedwab nie wchłania naszych kosmetyków. Co za tym idzie, to wszystko, co nakładacie i ta praca, którą wykonujecie, nie jest, że tak powiem, wchłaniana w poszewkę, tylko zostaje na skórze twarzy. To jest bardzo ważne, więc ja mam zarówno poszewki jedwabne, jak i opaskę do spania i później wam sprzedam patent, jak tą opaskę jeszcze dodatkowo wykorzystać, bo oprócz tego, że oczywiście nam zasłania oczy, to nie powoduje odgnieceń na twarzy, które robią zwykłe bawełniane poszewki, czy też z innych materiałów, no bo finalnie trudno jest ukryć ten mankament nawet pod makijażem, bo ta skóra przez pół dnia potrafi być pofałdowana przez wasze poszewki, także zastanówcie się nad tą kwestią i zostawiam wam ogromny rabat 30% na wszystkie produkty nieprzecenione z Basic Lab, a to jest właśnie opaska, która wam przychodzi w takim przepięknym opakowaniu, wysuwać, także to jest idealny pomysł na prezent dla siebie na Mikołajki, na prezent dla najbliższych, dla przyjaciółki, która no nie może się wyspać, bo świeci jej, więc przykrywamy na oczy, nic nie widzimy i się odcinamy, a powiem wam, że ostatnio rozmawiałam o tym z teściową, że jeżeli mam problem ze spaniem, to jak założycie opaskę, to do odcięcia po prostu śpicie i jest rewelacyjna, także dodatkowo jest duża, więc tutaj nic wam, słuchajcie, nie prześwituje, nic się nie dzieje, jest wykonana z 100% jedwabiu, przepięknie jest wykonana, to dodam od razu, więc zostawiam wam kod rabatowy minus 30%. Najpierw Basic Lab. Dwa produkty mi się sprawdziły w pielęgnacji w tym miesiącu, a ten już znacie od kilku dobrych miesięcy. To jest ich nowość z witaminą C i tutaj mamy rozświetlenie i wyciszenie. Faktycznie to serum przepięknie rozświetla skórę, rozjaśnia i sprawia, że jest taka plump, taka nawilżona, taka jakby napompowana od środka i to jest serum antyoksydacyjne, które wyrównuje kolor skóry, dodatkowo rozświetla i działa mocno przeciwzmarszczkowo z uwagi na duże stężenie witaminy C. Mamy tutaj 20%. Ja wolę tą wersję 20%, ona mi naprawdę służy, także wam polecam. Serum jest bardzo leciutkie, nakładamy dosłownie 4-5 kropelek. Ono jakby, czasami mam wrażenie, że ma taki w sobie olejek, ale jest takie żelowe, ale tak przepięknie pozostaje taką łunę. Naprawdę powiem wam, że ten kosmetyk mi się bardzo dobrze sprawdził. To skóra jest po prostu taka rozświetlona. No, powiem wam, że super. Często unikacie olejków, ale podpowiem wam kosmetyk, który wam się powinien naprawdę sprawdzić. I od kiedy wróciłam do niego ponownie, to naprawdę moja skóra mi podziękowała, bo jest taka wypoczęta rano, taka gładka. Serum jest przepięknie wyregulowane, to też jest oczywiście zasługa retinolu, ale muszę wam powiedzieć, że odpowiednio dobrane olejki bardzo ładnie działają na skórę, nie zapychają nas absolutnie, także nie obawiajcie tego, więc nawet cery tłuste czy mieszane tak jak moja naprawdę się lubią. Bardzo też fajnie działają okluzyjnie do skóry suchej, jak nakładacie dużo produktów nawilżających, to te olejki wam przepięknie zamkną pielęgnację i u mnie serum Alchemy Natural DNA fantastycznie się sprawdza do porannej pielęgnacji, ponieważ dużo nakładam kosmetyków nawilżających, więc zamykam sobie bardzo często kilkoma kropelkami to właśnie serum z Basic Lab, także to jest taka moja poranna pielęgnacja, ale w związku z tym, że to jest olejek, również świetnie działa regeneracyjnie na noc, więc sobie takie kilka kropelek też dokładam do pielęgnacji. Zasłużę ten produkt za przepiękny zapach, za skład, bo jest bardzo prosty, bardzo krótki. Mamy tutaj olejek ryżowy, olejek z awokado, mamy stechiol, który działa jak taki botoks, ale to jest taki naturalny botoks, więc ja wam polecam bez żadnej strzykawki, bez żadnego skalpela troszeczkę zliftingować skórę, używając regularnie takich właśnie produktów. Sama w sobie konsystencja jest bardzo leciutka, no ale myślę, że naprawdę was już ujmie sam zapach, nakładając na skórę twarzy, bo się po prostu mocno zachwycicie nim.
I to będzie dla Was taki relaks. Bardzo, bardzo fajne serum. I się cieszę, że ponownie do niego wróciłam. Także w mniejszej gramaturze jest La Rose i z moim kodem macie minus 10% na cały asortyment. Natomiast dzisiaj jest Cyber Monday i działa minus 15% na całą Koreę. Także możecie skorzystać. Myślę, że jeszcze w poniedziałek, w taki hot poniedziałek po Black Friday, warto sobie coś dokupić. Także gdybyście chciały tylko i wyłącznie koreańską pielęgnację, to korzystajcie z tego kodu minus 15% Cyber Korea. Ale jeżeli chcecie kupić coś polskiego i chcecie mieć ogólnie w koszyku wszystko na promocji, to skorzystajcie z mojego kodu minus 10% SkinTherapy22. Także no, daję Wam dwie możliwości, no bo kody się nie łączą, ale jeżeli coś już jest przecenionego, to również Wam wejdzie zarówno ten kod, jak i ten. Także myślę, że dobry deal. Także zaglądajcie, linki będą w opisie do wszystkich produktów, między innymi do tego serum, do wszystkich produktów z La Rose, Basic Lab, no i będzie to z drogerii.pl, bo tam no, są dwie takie perełki, które bardzo lubiłam w tym miesiącu. Także jeżeli chodzi o pielęgnację na dzień, to mamy temat zamknięty. Dwa produkty do pielęgnacji wieczornej. Tutaj będę miała takie kosmetyki, które Wam się wpasują naprzemiennie, ponieważ retinol myślę, że dużo osób korzysta kilka razy w tygodniu, raczej nie codziennie, no chyba że już naprawdę ma mocno wybudowaną tolerancję na skórze i przeskakuje na kolejny level, czyli na wyższe stężenie retinolu. Ale ja wprowadzam stopniowo retinol w swojej pielęgnacji i na początku stosowałam dwa razy w tygodniu, teraz stosuję 3-4, czasem nawet co drugi dzień, więc sobie zamiennie stosuję z takim regenerującym serum i mocno też przeciwzmarszczkowym z marki NIOD. To jest serum takie trochę luksusowe, ale powiem Wam dlaczego. Tutaj mamy tripeptyd miedziowy, to jest w ogóle marka, która jest taka dla mnie selektywna z uwagi na składy, na to finalnie, że ma tak bardzo krótki skład, a jednocześnie tak treściwy dla naszej skóry i ja uwielbiam ich sera, które mają SPF, ponieważ bardzo ładnie przygotowują skórę do makijażu i ta formuła tak ładnie się gruntuje na skórze twarzy, że przepięknie wygląda makijaż. Ja już korzystałam ze wszystkich, także kontynuuję swoją pielęgnację z tą marką, bo jej po prostu ufam. Myślę, że jej też zaufacie, no bo tripeptyd miedziowy działa mocno regenerująco i wygładzająco. Mamy tutaj pochodne kwasu hialuronowego, czyli hialuronian sodu, który bardzo mocno nawilża i szereg innych składników, ale sam skład jest bardzo krótki i moim zdaniem warto sobie przetestować. Co Was jeszcze pewnie zainteresuje, to sam kolor kosmetyku i konsystencja, bo niby jest wodnista, więc się powinna tak bardzo gładko rozprowadzać, ale to serum najlepiej tak wtłoczyć w skórę. Także ja Wam tak polecam używać, bo ja wtedy widzę najlepsze efekty i sam sposób aplikacji wbrew pozorom jest bardzo ważny. No i dlatego przechodzę teraz szybko do podsumowania mojej przygody z retinolem. Ja już weszłam na wyższe stężenie w Basic Lab, to jest ta wersja pierwsza, która się pojawiła, bez witaminy C. Tutaj mamy koenzym Q10 i skwalan. To są tak naprawdę bardzo basicowe składy, jak sam Basic Lab. Dlaczego? Ponieważ tylko i wyłącznie pojawiają się produkty, składniki, które muszą być i które łącznie ze sobą w parze działają świetnie. Także koenzym Q10 mocno ujędrnia, skwalan przy stosowaniu z retinolem bardzo ładnie nawilża i zapobiega przesuszeniu, bo zachowuje się bardzo podobnie jak nasze naturalne sebum. Także taką ma też budowę. Kosmetyk w ogóle nie podrażnia i stosowanie retinolu tak z głową sprawdza się w pielęgnacji trądzikowej, takiej już poszarzałej, ponieważ bardzo ładnie wyrównuje kolory, redukuje trądzik, wydzielanie sebum, bardzo ładnie wygładza skórę, więc jeżeli macie cerę dojrzałą również, a jeżeli chcecie działać prewencyjnie, jesteście na przykład po 30, bardzo Wam polecam, chociaż znam osoby, które przed 30 spokojnie używają retinolu i widzą naprawdę fajne efekty, zwłaszcza osoby, które mają trądziki, takie właśnie niewyregulowane sebum, mocno problematyczne pod makijażem. Teraz w okresie jesienno-zimowym warto skorzystać, także przypominam Wam o robocie na Basic Lab, a NIOD znajdziecie w Cosibelli. Wiecie, że jestem ambasadorem, także no tym bardziej mi przyjemnie Wam pokazać ten produkt. Więc teraz przejdziemy do demakijażu, tonizacji. Chciałam zacząć od serum, bo to są takie naprawdę no topowe kosmetyki, a teraz przejdziemy do przygotowania skóry, czyli demakijaż, tonizacja, trochę złuszczania, no będzie dzisiaj taki miły, ale myślę, że przyjemny miszmasz. No to wróćmy troszeczkę do demakijażu, pokażę Wam masełko. Wiem, że lubicie takie konsystencje, tutaj zamiennie z olejkami używacie takich produktów. Widzę, że najlepszy demakijaż składa się z dwóch kroków, czyli olejek albo masełko i oczywiście żel lub pianka do demakijażu. Pokażę Wam markę Hege. Marka Hege w ogóle wychodzi z założenia, że im mniej znaczy lepiej, więc ma
proste składy. Tutaj pojawia się zielone jabłko, ekstrakt oczywiście zielonej papaji i zielone winogrono, które działa antyoksydacyjnie, papaja delikatnie złuszczająco. Sama forma masełka jest, słuchajcie, cudowna, bo przepięknie się rozprowadza na skórze. Wystarczy odrobinę, ale ja oczywiście zawsze z miłości do tego produktu używam troszeczkę za dużo, więc przepięknie Wam rozpuści nawet oporny tusz z Catrice, który jest fantastyczny, ale zawsze się kiepsko zmywa. Także to jest naprawdę super produkt. No i propos Cyber Monday, macie minus 15% na La Rose z hasłem Cyber Korea na wszystkie produkty koreańskie, także myślę, że marka Hygge, bo jest bardzo też rozbudowana pod kątem asortymentu na La Rose, powinna Was zainteresować. Więc to, jeżeli chodzi o demakijaż, a tonizację, zdecydowanie propolis. Ja uwielbiam zapach tych kosmetyków, to raz, bo jest taki no cudownie miodowy, bardzo przyjemny, taki delikatny, lekki, taki słodki i taki właśnie miodowy. Ja się bardzo zdziwiłam, jak otworzyłam tą buteleczkę, że taki przepiękny zapach, jeżeli chodzi o Son by Me, bo oni mają takie specjalistyczne trochę zapachy. Tutaj mamy propolis, ekstrakt z miodu, mleczko pszczele, które bardzo ładnie koi, regeneruje przy skórze problematycznej, poszarzałej, suchej, takiej szorstkiej. Rewelacja. Skład jest bardzo prosty, jest, powiedziałam, że cudowny. Gosia była, słuchajcie, po prostu w szoku, jak zobaczyła ten produkt. Więc to jest pierwsza opcja tonizacji, a druga to oczywiście Azulen od Real Barrier i to też bardzo polubiłam. Ja w ogóle, słuchajcie, mam ostatnio fioła na punkcie płatków, toników. To jest taki płatek, który jest nasączony właśnie ekstraktem z takiego rumianku, który działa kojąco, czyli azulenu. Mamy oczywiście kompleks MLE, który jest bardzo znany, jeżeli chodzi o markę Real Barrier, bo bardzo ładnie nawilża, regeneruje. Azulen działa kojąco, także przy porannej pielęgnacji po prostu sobie przecieram skórę twarzy i nakładam resztę pielęgnacji. Bardzo często możecie dołożyć jeszcze toniku, bo możecie najpierw sobie przetrzeć skórę, a później drugą stroną po prostu wtłoczyć ten tonik, który jest zawarty w płatkach. Ale rewelacja, ja się powiem Wam, że od tych płatków uzależniłam. Lubię, tak jak płatki pod oczy lubię, to teraz lubię płatki do skóry twarzy. Wspominałam Wam o stosowaniu retinolu i teraz dużo osób się pewnie zdziwi, że pokażę Wam jeszcze tonik z kwasami, ale ja to tak sprytnie łączę, że oczywiście nie używam retinolu i kwasu tego samego dnia, raczej odczekuję na przykład 2 dni po użyciu retinolu, wtedy planuję taką pielęgnację i raz na 1,5 tygodnia używam takiego toniku, często 2 dni z rzędu. To jest serum z witaminą C z kwasem glikolowym od marki Rodial. Rewelacja. Powiem Wam, że ja już dawno się zastanawiałam nad tym produktem. To jest w ogóle kultowy kosmetyk marki Rodial. Z uwagi na to, że on faktycznie wygładza. Ja sobie przykładam po prostu wasik nasączony tym produktem do skóry twarzy i tak jakby wtłaczam, odczekuję do godziny, czasami nawet nic już później nie nakładam i jest taki fajny efekt rozpromienionej skóry, takiej wygładzonej. Super. Pamiętajcie o tym, że jeżeli Wasza skóra już jest przyzwyczajona do retinolu, to dopiero wdrażacie jakiekolwiek kwasy i to w bardzo delikatnym stężeniu. A jeżeli nie lubicie retinolu, boicie się go stosować, Wasza skóra jest na przykład naczynkowa, albo też bardzo mocno wrażliwa i sucha, no to retinol będzie ją dodatkowo jeszcze podrażniał, więc proponuję Wam bardzo delikatny tonik złuszczający. A w ogóle, jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę z kwasami, to ten tonik będzie super, bo zobaczycie od razu efekty i będziecie chcieli po prostu więcej takich produktów w swojej pielęgnacji, więc myślę, że od niego warto zacząć. Ale w przypadku wprowadzania retinolu do swojej pielęgnacji najpierw wdrażamy najniższe stężenie retinolu, budujemy tolerancję, a dopiero później możemy sobie pozwolić na kwasy. Także zauważcie, ja nie polecam Wam tak bez namysłu wszystkiego jak leci, tylko staram Wam się już w tych ulubieńcach trochę ułożyć pielęgnację i nadać jej sens, dobry tor, żebyście później po prostu nie były rozczarowane tym kosmetykiem, bo często to jest nieadekwatne do tego, jak on mógłby być używany, a jak jest używany, a ja często niepoprawnie. Także kwasy i retinol to jest naprawdę taki wyższy level pielęgnacji, tak aby jej nie podrażnić, nie przesuszyć, nie ściągnąć jej. Tutaj naprawdę. Natomiast naszą pielęgnację zwieńczymy delikatną taką emulsją dosłownie, która jest cudowna pod makijaż, jest bardzo leciutka, szybko się wchłania, ale daje właśnie taki kop nawilżenia. Pewnie nie znacie tej marki, ale oglądając mój kanał może ją pamiętacie, bo 2 lata temu, słuchajcie, była na La Rose, ona na chwilkę została wycofana i później stwierdziłyśmy, że warto do niej wrócić, bo to jest naprawdę fantastyczny kosmetyk i na nowo ją jakby odkrywamy. Marka Kyokyo, zresztą byłyście bardzo zadowolone z tego kremu żelu. No jest fantastyczny i on ma taką fajną żelową konsystencję, super, no to będzie na pewno Wasz hit na lato, a osoby, które mają cerę tłustą, lubią takie produkty również zimą i jesienią, no bo fantastyczne są pod makijaż. To ja mam taką perełkę, czyli produkt 3 w 1. Właścicielka La Rose na przykład lubi krem żel,
A ja, słuchajcie, lubię ten produkt 3 w jednym, z uwagi na to, że tutaj mamy ekstrakt z miąższu mandarynki, który zawiera najwięcej witaminy C. To jest produkt bardzo lekki, no on się turbo szybko wchłania na naszej skórze. Jest cudowny, jak macie płatki pod oczy, to tutaj dookoła sobie nałóżcie tą emulsję. Ona będzie, słuchajcie, świetnie Wam przygotowywać skórę pod makijaż, więc do takiej porannej pielęgnacji. No to jest prawdziwy hicior. No i jeszcze krem. Także no tutaj są takie jakby dwa obozy. Jedni lubią właśnie tą emulsję, tak jak ja, a drudzy lubią krem. Wiem, że też kupiłyście krem z mojego polecenia. Rainbow Witch kupiłam ostatnio i jest naprawdę nim zachwycona, mimo że wcześniej używała Heimish. Także pamiętam Waszą pielęgnację. Ja doskonale tutaj znam Wasze typy. Wiem, że lubicie takie konsystencje, więc no to jest, słuchajcie, perełka. I ja, słuchajcie, używam tego, właśnie rozmawialiśmy o tym ostatnio, że ja używam tego kosmetyku 1,5 miesiąca, bo dopiero, słuchajcie, zużyłam tyle. Dwie pompki używam rano do swojej pielęgnacji. Mega wydajny kosmetyk. Ja jestem, powiem Wam, że zanim przejdę do kremów z filtrem, pielęgnacji ciała, makijażu, to pokażę Wam moich ulubieńców do pielęgnacji skóry pod oczami, więc będą płatki pod oczy. Pierwsza propozycja taka na co dzień to są płatki od marki Mizon. Dlaczego Wam je polecam? Ponieważ ja je używam ostatnio codziennie, bardzo je lubię, one są dosyć spore. Fajnie regenerują, bo mają mucynę ze ślimaka wysoko w składzie, więc ta esencja jest taka mocno regenerująca. Teraz zimą idealna propozycja. Wiem, że sobie z mojego polecenia kupiły się na Black Friday, więc mam nadzieję, że jeszcze będą na Cyber Monday, żeby spóźnialscy sobie dokupili. A w temacie płatków pod oczy nazywacie mnie królową, więc... Tylko dziękuję. Bardzo mi miło, bo temat płatków pod oczy jest mi bliski. Uwielbiam ten kosmetyk, wiem, że mocno się rozpieszczamy nim, dlatego na kanale dziewczyny jest zawsze odrobina przyjemności, a nawet bym powiedziała, że spora jej ilość. Także pokażę Wam jeszcze jedne płatki i one mnie bardzo zainteresowały, a jak Wam zaczęłam pokazywać, to również Was. No bo jeszcze nie słyszałeś o takim produkcie, czyli płatki pod oczy na noc marki Sunebu. Suneb słynie z tych złotych płatków pod oczy, bardzo mocno rozpromowała tą markę Gosia Rozenek, trochę Natalia Siwiec, ale raczej Gosia Rozenek. Uważam, że ona jest naprawdę królową, jeżeli chodzi o tą markę. I jest coś w tym, że słuchajcie, to są też dobre produkty. Ja na przykład płatki pod oczy bardzo polubiłam. I nawet tak bardzo polubiłam, że zamówiłam sobie jeszcze dwa opakowania, ale tym razem na Superfarm, bo trafiłam tam po prostu na kolejną zniżkę, już nie miałam kodu od Gosi Rozenek, więc po prostu sobie zamówiłam je na Superfarm, były za 85 zł, także zrobiłam zamówienie na dwa kolejne opakowania. I już Wam powiem, dlaczego ja je lubię. One są, słuchajcie, duże, więc nakładając je pod oczami... na noc. Ja nakładam je, słuchajcie, na 3 godziny. Praktycznie przed spaniem je zdejmuję i wtedy jest taka skóra mega napięta. Czasem w nich śpię, ale to rzadko już teraz, ale pokażę Wam patent z opaską i to działa naprawdę rewelacyjnie, uwierzcie mi. One są duże, więc jak ta esencja się wchłania, to one się pomniejszają. Zwykłe płatki już Wam by się zrobiły takie wiotkie, by odpadły, zrobiły się mega suche, a to, że ten hydrożel jest taki duży, to nie dość, że ujędrniacie tak stopniowo większą partię pod oczami, to jeszcze ta esencja się uwalnia stopniowo przez całą noc. I ja przynajmniej taki schemat sobie wymyśliłam, może jest inaczej, ale żeby te płatki były też długo mokre, a wiecie, że jedwab nie wchłania Waszej pielęgnacji, tylko te składniki sobie działają, to nałóżcie te płatki pod oczy, tak godzinkę sobie ponoście przed snem i nałóżcie tą opaskę. Rewelacja, ja się budzę, słuchajcie, z taką naprawdę taką jeszcze taką delikatnie nawilżoną tej esencji skórą, bo ona zwykle jest taka fajna, napięta. Te płatki są rewelacyjne, także myślę, że w klimacie Waszej pielęgnacji, którą wiem, że macie naprawdę też rozbudowaną jak ja, te płatki fajnie Wam to uzupełni. No i taki patent, który ja już Wam pokazywałam we vlogu, to przed każdymi płatkami, to jest w ogóle takie trochę moje uzależnienie, nakładam ten booster z Creamy. Dlaczego? Ponieważ on tworzy taką okluzję, taką esencję. Jak nakładacie jeszcze esencję z płatków i nakładacie sam płatek, to cudownie działa. W ogóle taka skóra się robi rozświetlona. Bardzo fajny produkt, mimo że ja nie wszystkie boostery lubię, bo uważam, że są też przereklamowane, ciągle tylko kofeinę tam dokładają, to tutaj mamy wyciąg z amarantusa, mamy kwas hialuronowy. Słuchajcie, to są fantastyczne składniki, które bardzo ładnie też tworzą okluzję i tak, to jest taka forma trochę olejowa, to nie jest żelowy kosmetyk. Więc tutaj możecie naprawdę sobie śmiało te płatki nałożyć, tak na co dzień, a później przykryć kremem. Teraz aktualnie sobie używam też z Creamy kremu. Bardzo duże też są rabaty, więc możecie skorzystać.
Ja mam, słuchajcie, kod 22% na hasło Haiti, ale jeżeli w poniedziałek będą większe rabaty, to z nich korzystajcie, nie korzystajcie z kodu, bo dla mnie najważniejsze, żebyście po prostu były zadowolone z tej pielęgnacji, a ten krem jest, słuchajcie, cudowny. Bardzo podobny do Koi, także tutaj naprawdę wymiennie będę stosować sobie oba produkty, ale booster to, słuchajcie, muszę mieć. Booster jest fantastyczny, mam w zapasie dwa opakowania, także ja jestem totalnie uzależniona, bo z płatkami pod oczy to jest, dziewczyny, naprawdę sztuk. Widzisz, że moje dziecko dzisiaj ma naprawdę ubaw. Oczywiście cały dzień byłam z nim. Wiecie, jak wygląda praca z dzieckiem, to nie da się, zresztą jest takim energetycznym. Szybko przejdę do pielęgnacji włosów i nie opowiadam za dźwięki. Słuchajcie, Philip B to najlepsza seria, jaką używałam. Pytałyście mnie, dlaczego ona jest taka super. No, nie olejuję włosów, już nie mam potrzeby. Tak fajnie mam wygładzone włosy, tak wypielęgnowane. One tak się błyszczą przepięknie, że ja absolutnie nie mogę wam doradzić te marki, mimo że naprawdę ma wysoką cenę, no to, że tak powiem, osładzam ją moim kodem rabatowym. Więc pielęgnacja włosów, myślę, że to temat zamknięty, zwłaszcza, że możecie obejrzeć jeszcze vloga, gdzie wam pokazuję, jak wygląda moja aktualna pielęgnacja i co warto kupić właśnie na PL. Słuchajcie, ale jeżeli chodzi o włosy, to zdetronizował wszystkie. Wszystkie turbany, jakie do tej pory używałam, creamy. Ja go już mam w wersji 2.0, ponieważ pierwszą Nathan mi wyprał z czarnymi rzeczami, więc ja nie wyobrażam sobie tak naprawdę filmów, ogólnie pielęgnacji włosów bez nałożenia tego turbanu. On fantastycznie się w ogóle zawiązuje, bo ma z tyłu guziczek. Ma taką gumeczkę, którą się po prostu naciąga na ten guziczek i ładnie się je zakręca przy mojej długości włosów, a one są naprawdę długie, on mi wystarcza. Piękne logo Creamy, bardzo ładna biel materiał i ta miękkość, słuchajcie. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tego produktu, dlatego po prostu zamówiłam sobie drugi. Wtedy też zamówiłam olejek konopny. Ja jestem bardzo zadowolona z tego zamówienia, bo olejek konopny z Creamy jest najlepszy. Także jeżeli chodzi o włosy, to dziewczyny, jeżeli nie używałyście wcześniej turbanów, a ciągle wam się rozwiązuje, a to, nie wiem, koszulka, bo teraz jest moda na koszulki, albo na przykład wam się rozwiązuje zwykły ręcznik, to, no to to, z tym możecie robić wszystko, sprzątać sobie przy okazji, trzymać włosy pod turbany, nałożyć odżywkę, jakiś taki czepek foliowy, rewelacja. Także no, polecam i to jest chyba najlepszy turban, jaki miałam. Przepiękne wykonanie. Także zajrzyjcie. Ja już słyszę wasze komentarze, że pójdziecie z torbami, ja to wiem. Słuchajcie, myślicie, że ja nie wydaję pieniędzy? Naprawdę, czasami sporo, jaż później tak patrzę na zamówienia, mówię, oh my god. Także, no, że tak powiem, jesteśmy na tym samym wózku. Teraz wam pokażę dwa kremy z filtrem. Jeden koreański, więc możecie skorzystać z Cyber Korea, albo wpaść na przykład na Cosibelle, bo mam tutaj dwa zupełnie inne filtry, one się inaczej zachowują na skórze, ale oba są mocno antyoksydacyjne. Tiam to jest kosmetyk koreański, który ma również SPF 50, bardzo wysoka ochrona, fajna konsystencja, bardzo szybko się wchłania, on jest super też pod makijaż. Też ładnie pachnie, jest bardzo leciutki i macie taki kosmetyk, który przepięknie wygląda na skórze, ja jestem totalnie zachwycona, ale jest troszeczkę bardziej problematyczny, bo może zostawić taką łunę, bo ponieważ to jest filtr mineralny, więc on zawsze nie będzie się tak wchłaniał na 100%. Ale tutaj mamy taki kosmetyk w formie słoiczku, ja mam zawsze szpatułkę i słuchajcie, on nakładany takimi trzema cienkimi warstwami delikatnie tworzy taki taki film na skórze i przez to tak przepięknie przez cały dzień wygląda makijaż, ale tutaj mówię, cera maksymalnie mieszana może używać tych produktów, tego przynajmniej. Ten jest też super do tłustej, więc on jest bardzo w ogóle uniwersalny. Jestem takich ulubieńców, że mam dosłownie 5 produktów, a w tym miesiącu naprawdę ja przepadam na punkcie tych kosmetyków, które wam pokazuję. No są fantastyczne. Myślę, że w przypadku tych wielu promocji, które teraz są, właśnie dobrze zrobić taki zbiorczy film, żebyście posłuchały i tak sobie dopasowały do waszych potrzeb, na przykład kosmetyki, no bo nie wszystkie wam na pewno będą pasować. No ale dzisiaj są moje perełki. Słuchajcie, pielęgnacja ciała, dwa kosmetyki. Dzisiaj naprawdę to tak z umiarem. Także mam olejek i szczotkę. Ja sobie wymieniłam szczotkę, bo miałam już taką, nie czułam po prostu efektów po niej. Miałam za miękką, za delikatną. Wymieniłam sobie na tą z Flagoli. To jest taka chyba marka, którą stworzyła Paese. Nie wiem do końca, jak to działa, ale jest naprawdę super. Widać to ujęte. W ogóle moje ciało się trochę zmieniło, bo inne trochę teraz ćwiczenia robię. Więcej przysiadu, więc mocno ćwiczę też nogi, uda, zwłaszcza na uda teraz mam taką fazę, fokus. Więc sobie też dużo szczotkuję ciało i jak czasami zapomnę sobie zrobić to pod prysznicem, bo robię to na mokro, to nakładam sobie olejek na nogi
i sobie szczotkuję właśnie szczotką. I ona jest fantastyczna. Powiem wam, że ona jest tania, więc w połączeniu z takim waszym ulubionym olejkiem, ale ja lubię Tessa Lublu. Ja wiem, że to jest marka, która non-stop się promuje, ale ja sobie sama kupuję te olejki, one są najlepsze. I one przepięknie pachną, to nie są tłuste olejki, więc ja zawsze na promocji sobie kupuję ten i chyba jest ten pomarańczowy w pakiecie, czy żółty. Oba są, słuchajcie, fajne, bo jeden jest niby na noc, drugi jest na dzień, ale jest sobie po prostu naprzemiennie właśnie ze szczotką, także ta polecajka naprawdę, powiem wam, że dziewczyny, mam pokazać perfumy, no pokażę wam generalnie, ale widzę, że nie ma ich na kobiecej, a tam je zamówiłam z Avonu Icon. Ja mam tą wersję żółtą i tą taką lekko różową, taką rose gold. Bardzo fajne budżetowe perfumy. Ja wam w ogóle przygotowuję propozycję od Flow. No, ile ja dostałam pytań, dlaczego nie ma filmu o perfumach, to powiem wam, że już nie liczę. Bardzo pytacie o Flow, bo mają mnóstwo nowości, także przygotowujemy taki materiał. Ja, słuchajcie, teraz je mocno testuję, mocno mi pachnie w domu, ale na pewno taki film pod kątem świąt i zimowych perfum. Bankowo macie w grudniu przygotowany, także no też chcę, żebyście oglądały treści, które was interesują na kanale, a wiem, że perfumy i to, w jaki sposób ja wam opowiadam o nich, was po prostu zawsze naprowadzę na dobry wybór, no więc mam nadzieję, że taki materiał jak najszybciej powstanie, bo, no tutaj mówię, te zapachy naprawdę w domu szaleją. Także jeżeli chodzi o perfumy, to bym zamknęła temat, bo będzie na kanale, a teraz przejdę od razu do kolorówki. Tutaj mam kilka produktów. Słuchajcie, podkłady. Teraz aktualnie mam na sobie krem CC z Alchemy, to jest nowość, no powiem wam tak, przebił zdecydowanie Sensumare. Sensumare przy mojej cerze mieszanej jest dla mnie za ciężki. Się świeci, moja żonka powiedziała, że nie wygląda na mnie dobrze, a jak zobaczyła mnie w Alki, powiedziałam, tak, to jest to. Więc to jest kosmetyk, który wam bardzo polecam, jest lekki, możecie go kupić sobie na La Rosie minus 10%, jeżeli nigdzie nie znajdziecie żadnego innego kodu. Kolorówka jest, słuchajcie, super, to jest niby najciemniejszy, na dłoni wygląda naprawdę ciemno, a ja nie jestem aż tak bardzo opalona jak latem, plus samopalacz, więc ten kolor mi naprawdę pasuje idealnie, jest przepiękny, no i mówię wam, makijaż jest o godzinie 10, a jest godzina 17. Także przepięknie wygląda. W pracy bardzo ładnie się trzyma. Ma SPF 13, niezbyt duży, ale ja bym nie bazowała na produktach kolorowych i plus SPF, no bo zdecydowanie za mało ich nakładamy, żeby była wystarczająca ochrona. Ale jest naprawdę dobry. Także dziewczyny, wiem, że odesłałyście Sensumare, zamówiłyście Alchemy. No nie będę wam polecać na siłę. Sensumare troszeczkę mnie zawiodło tą gęstością, ale tak jak w przypadku Resibu, jak wypuścili SPF właśnie z tym filtrem, znaczy SPF z tym pigmentem, pojawiła się wersja, która nie pasowała wszystkim, bo była za ciężka, może Sensumare wypuścić coś lżejszego dla cer tłustych i mieszanych, ale dajcie znać, jak wam się sprawdza mając takie cery, bo uważam, że to jest za bardzo odżywczy kosmetyk dla posiadaczki cery mieszanej, tak jak ja. Ale słuchajcie, mam dwie propozycje jeszcze takich produktów, które was też mocno zainteresowały. Rodial. Słuchajcie, Rodial, bo nie wspomniałam wam, w przypadku tego toniku macie minus 20% na PL. Na cały asortyment z wyłączeniem kilku marek dosłownie, ale Rodial myślę, że was najbardziej zainteresuje z uwagi na moje polecenie. To jest podkład Sztos. To jest podkład, który ja uwielbiam, który wam zawsze polecam. To jest kosmetyk, który po prostu jest niezastąpiony w mojej pielęgnacji, bo przede wszystkim przepięknie wygląda. Pięknie się łączy z kremami BB, z jakimkolwiek innym produktem, który wam po prostu mniej odpowiada. Daje taki efekt wygładzenia skóry, to jest też mocno pielęgnujący podkład. Więc minus 20% to naprawdę super deal. Oni czasami nawet więcej go przeceniają, także możecie sobie skorzystać. Ja mam 0,50 cheesecake. Dla mnie najlepszy, to jest taki liftingujący też podkład, także super. I żeby potwierdzić, że go bardzo lubię, to jest moja druga butelka, kończę, bo już taka naprawdę się lekka robiła. I mam trzecią w zapasie. Także myślę, że na ten temat zakończę, jeżeli chodzi o Rodial, super polecajka. I na zakończenie, jeżeli chodzi o tematy podkładowe, krem BB, jedyny sensowny krem BB obok Miszy Perfect Cover, obok Veoli, to jest krem z Mizon i kontaktowałam się ostatnio z jednym z takich dużych kanałów na YouTubie, który właśnie jest zachwycony Mizonem. To jest jeden z takich bardzo renomowanych kosmetologów, który właśnie prowadzi duży kanał na YouTubie i właśnie była totalnie zachwycona Mizonem. Pod kątem wykończenia składu, bo tutaj mamy jako pierwszą mucynę w składzie, także mocno też odżywczy i regenerujący kosmetyk. Powiem wam, że no, takie polecenia lubię najbardziej i wszystkim osobom, którym polecam Mizon,
się sprawdzam. Także no jest coś w tym kremie BB, że jest tak fantastyczny obok Miszy M Perfect Cover, że musimy go przetestować i się później naprawdę finalnie z niego cieszymy. Teraz słuchajcie, może dwa kosmetyki do pielęgnacji ust i to by było na koniec, także dajcie znać, czy wytrwałyście. Słuchajcie, bardzo fajna pomadka L'Oreal. Ja mam dzisiaj ją na sobie, bo często mnie pytacie, co mam na ustach, więc to jest 105 Sweet and Salty od marki L'Oreal. Super kolor, powiem wam. Jesteś tutaj mój mały Maruda, przy tego może zaproszę do filmu. Skończmy, słuchajcie, temat pielęgnacji ust na takim boosterze od marki PolyChoice. Ja nie lubię takich produktów do ust oblepiających, a wiem, że na noc dużo osób korzysta z takich boosterów, takich właśnie balsamów. To jest, słuchajcie, kosmetyk, który w ogóle nie jest wyczuwalny na ustach, a przepięknie nawilża i skóra ust jest taka właśnie nawilżona, taka plump. Także bardzo wam polecam. To jest w ogóle moje odkrycie i tak patrzę, jestem już, słuchajcie, w połowie, nawet mniej zostało, ale mam w zapasie, słuchajcie, jedną sztukę. Był też na rozdaniu, także no mega wam polecam. I to jest nawet taki fajny kosmetyk, jak nakładacie mocno nawilżający serum pod oczy, żeby nałożyć kropelkę i sobie po prostu zrobić taką okluzję. Fajny patent, także... Dziewczyny, to już koniec. Wiem, że będzie taki oddech po filmie. I pytanie, co wybrać? Także linki wam zostawiam na dole. Wszystkie informacje do kodów rabatowych. Mam nadzieję, że sobie po prostu w końcu zakupicie, bo wiem, że dużo jest pytań o jedwabne opaski, gdzie można taniej, co polecam, rekomenduję i faktycznie sprawdziłam pod kątem materiału. No to Basic Lab zdecydowanie. No, płatki podróżne, dziewczyny, no dużo tego dzisiaj się pojawiło, także my się z wami żegnamy. Trzymajcie się, cześć!